Cześć Igo i Kamilu, dziś mam bardzo dobry humor, ponieważ dzisiaj będzie coś wyjątkowego na moim kanale, już nie mogę się tego doczekać. Mam nadzieję, że twój tata czy twoja mama na przykład jest złotą rączką, bo dzisiaj mężczyzna albo mężczyźni będą naprawiać różne rzeczy za pomocą makaronu ramen. Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi, ale napisz hashtag ramen pod spodem, oczywiście będę przypinał serduszka i zostaw łapeczkę w górę. 25 tysięcy łapeczek i oglądamy więcej rzeczy naprawianych przez makaron ramen i to może być szok. Ja słyszałem o wielu rzeczach, ale czegoś takiego jeszcze nie oglądałem, czegoś takiego jeszcze nie było. Także no, witam serdecznie. Na jednym przywitaniu to zrobiłem wszystko. Także pamiętajcie o hashtagu, łapaczce w górę i zaczynam oglądać różne przedmioty, rzeczy, samochody, zwierzęta, które są naprawiane za pomocą makaronu ramen. Co jeszcze można naprawić ramenem? Zaraz zobaczymy. Okej, zaczynamy od karoserii samochodowej. Czegoś takiego jeszcze nie oglądałem, ale to będzie grube. Proszę bardzo, szlifowanie makaronu ramen, polerówka. Okej, tutaj szprejowanie, tam naprawdę jest ramen. A my to wszystko jemy. Wiedziałeś, że IBM-ka, proszę bardzo, wyszpachlowana. Kawałek sink, czyli umywalka. Nie uwierzę, póki nie zobaczę. Proszę bardzo. Oczywiście nasypał tych wszystkich przypraw, które tam musiały się znaleźć. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? I na biało szprejem, nie wierzę, że makaron ramen może zastąpić praktycznie wszystko. Nawet porcelanę, rozumiecie? To jest porcelanowa umywalka, która została zastąpiona makaronem ramen. Pierwszy raz widzę coś takiego, ale jest naprawdę hashtag ramen. Pamiętaj, hashtag ramen, bo jeszcze lajka i lajka oczywiście, lajka też. Zostaw, to jest bardzo ważne. O, tutaj kawałek krzesła. Jeżeli jesteś stolarzem, możesz to zrobić metodą tradycyjną, na przykład drewnem, ale nie zawsze drewnem się opłaca, bo makaron ramen jest wystarczającym surowcem. Patrzcie, jak to się błyszczy w ogóle. Jeszcze to nie wierzę w to. Jeszcze to taki kolor pociągnął, że to praktycznie nie widać. Jeszcze jakimś lakierem. I człowiek, który usiądzie na tym krześle, nie ma pojęcia, że siedzi na kawałku makaronu ramen, co by mógł wsadzić do garnka, zalać ciepłą wodą, wsypać przyprawę i ma zarąbistą zupkę chińską. Chociaż mimo wszystko zupki czasami bywają bardzo niezdrowe. Podobno ten makaron jest woskowany, ale już się nie dziwię, dlaczego tak świeci coś tam. Jezu, buzuje. Co jest z tym? Miskę też można naprawić? Wypolerowana? Wyczyszczona? Patrz, jeszcze będzie to malował. No to jest hit. Widzieliście kiedyś rzeczy naprawiane makaronem ramen? Ja to oglądam pierwszy raz i jestem w ogromnym szoku. Zobaczcie, jak on to zrobił. Jeszcze zewnętrzną stronę kulturalnie tutaj pomalował. To jest makaron. Makaron wsadza się do miski, a nie robi z niego miski. Come on! Więcej rzeczy. Tu jest dziura. Ktoś był bardzo zdenerwowany na jakimś bootcampie z e-sportowych graczy i postanowił walnąć z buta oczywiście przyprawy, kukurydzka, dużo kleju i tak dalej. No i stół wypolerowany. Ja nie wierzę w to. Jak można za pomocą makaronu naprawiać rzeczy? Fixing things. No to nie rozumiem tego. Naprawdę nie rozumiem. Kto w ogóle na to wpadł? Czajcie, jak musiała wyglądać w ogóle wpadnięcie na ten pomysł? Słuchaj. Mamy 60 kg zupek chińskich, weźmy to jakoś wykorzystajmy. A wiesz co, rozwaliło mi się krzesło przedwczoraj, może tak napchamy tam makaronu i to skleimy. No i tak powstaje, jeszcze zrobił takie, że to wygląda naprawdę jak drewno. I jeszcze lakier, proszę bardzo, tego tutaj absolutnie nie widać. Nie dość, że chłop, który to robi, albo chłopy, które to robią, są takimi kozakami. Jak można naprawiać ramenem? Ramenem, rozumiecie to? Buddę. Normalnie w czoło Buddy, najpierw oczywiście do wewnątrz. Trochę będzie, prawda, się ruszał. Chyba że zaleją wszystko klejem, to bardzo obcinanie włosów. Budda też czasem musi iść do fryzjera. To wygląda, ja bym mu nie robił już. Fajną grzywkę ma, ty. Zostaw to, że będziesz go też malował jakby. No dobra, naładowany ramen w niego jest dość gruby. Także jest przytuszy Buddą. Także chyba, że to jest Budda czy jakiś Hindus, bo tutaj ma jeszcze tego. Albo to jest pieprzyk taki, ma pieprzyk hinduski. Albo bezpośrednio ten. No i nawet figurki można naprawić makaronem ramen. To jest niepojęte, to jest niepojęte. Tutaj proszę bardzo, więcej kleju, dosypał. Czyli tak, sklejanie szklanek, sklejanie misek, jeszcze pewnie to pomaluję na różowo, prawda? Polerka, szlifowanie, właściwie to chyba papierem ściernym, tak naprawdę. O, znalezienie odpowiedniego koloru, dobra, jest na różowy. W ogóle, żeby znaleźć odpowiedni kolor, to jest też jakby sztuka w tym wypadku zrobienie tego. Ten nos to mu przedłuż trochę do prawej, oczywiście, że tak. Dobra, czyli nosek zrobiony, tutaj to przedłużone. Ja nie wierzę w to, co oglądam. Na początku mnie to śmieszyło, ale teraz widzę, że to są po prostu geniusze. A jak tego makaronu, bo on co prawda jest zaklejony, ale jak się go nie zaleje ciepłą wodą, to on się nie zepsuje. Mam nadzieję, że tak. Są przyprawy, proszę bardzo, czyli jakby nie powiedzieć, jadalny stół. Tak, dobra, polerka, proszę bardzo. Wszystko wyszlifowane. Ramen tu. Impregnacja, proszę bardzo. Jak no? I to w ogóle wygląda epicko, ja bym już tym nic nie robił. Ktoś by pytał, co to za kontynent, albo co to za czaszka. A to nie, proszę bardzo, to jest makaron ramen. Ja nie wierzę w to, co widzę. Są geniusze. Jak oni to robią? To wygląda
Ja pierdyle. Pociągnięte lakierem. Wyglądało jak prawdziwy stół. Wazon! No dobrze, tylko ten wazon rozumiem, że on będzie zalepiony cały. Niczego do niego nie będzie można wsadzić. Ale czy to jest jakiś problem? No i tutaj będzie troszeczkę więcej pracy, bo trzeba zrobić chmury. Przedłużyć te drzewo, czyli wymalować to od dołu z powrotem. To jest ktoś z naprawdę dużym talentem, jeśli chodzi o taką wizualizację przestrzenną tego, co on chce narysować. Jeśli chodzi o na przykład wszystko, bo on robił to na razie na wszystkim. Także no dobra, tu jest drzewko, proszę bardzo. Pewnie nikt się nie zorientuje, tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to możesz to zrobić zupką chińską. Ewentualnie makaronem ramen docisnąć tam w myszkę, żeby się kliknęło i będzie dobrze. No i dalej lecimy, co, proszę bardzo, stół. Ale to już nie jest zwykły stół, moi drodzy, to oczywiście przyprawa musi być. To jest stół prawdopodobnie marmurowy. Czy on to też wyrysuje? Dosypał jeszcze, to jest taka specjalna mieszanka, która chyba to zagęści. Nie rozumiem. Nie rozumiem, czemu? Czemu makaronem ramen robić takie rzeczy? Słuchajcie, jeżeli ktoś na maila podeśle mi, że naprawia coś takiego makaronem ramen, ja wymyślę jakąś dobrą nagrodę, nie wiem, może wspólny odcinek, bo słuchajcie, kreatywność ludzka... Wow! Kreatywność ludzka nie zna granic. Czy naprawiałeś coś kiedyś ramenem, a w tym wypadku na przykład grzebień? Trochę rozwalił bardziej ten grzebień. Trochę by to musiał też przedłużyć, czemu on to zalewa. A dorabia jeszcze jeden ten... O, proszę bardzo, i to wyszlifował. Igor Barber, mój Igor Barber, oglądaj, co się robi. Jak będziesz miał kiedyś problem z jakimś grzebieniem, jeden mi zostawiłeś, co prawda jeszcze nie pękł, bo korzystam z niego, ale jakbyś nie wiedział, to makaronem ramen również możesz naprawić takie coś, także no... Kolorze bigosu ten grzebień, co prawda, jakiegoś bograczu takiego mocno spapryczałego, ale dobrze, jakby przedłużony wszystko, to jest piękne, to jest po prostu... To jest wyjątkowe. Wyjątkowe naprawdę, co to jest, zapiekanka z ramen? Nie, to jest noga od krzesła, nie zauważyłem na początku, dobrze, noga od krzesła, już się poprawiam. Noga od krzesła, są mi przyprawy. Stolarzom to chyba naprawdę się nudzi czasami. Oni mają za dużo normalnych zleceń, muszą mieć coś wyjątkowego. I wyobraźcie sobie teraz, że takie krzesło, oczywiście noga z makaronu, ramen i takie krzesło jest warte dużo, dużo więcej. Na przykład za takie krzesło ludzie płacą. Wiecie, żeby nie mieć normalnego, standardowego krzesła, ktoś przychodzi, jakiś gość do niego i mówi: ej, ale to jest normalne, standardowe krzesło. A ty mówisz: nie, nie, nie. Lewa noga tego krzesła jest zrobiona z makaronu, z zupki chińskiej, którą miałem akurat zjeść, ale wyrzuciłem i dałem stolarzowi. A stolarz też miałem zjeść i nie zjadł, zrobić tego nogę. No i okej, mało tego, można również naprawić sedes. Naprawialiśmy już sink, czyli tą... No, rozumiecie, do mycia rąk, prawda? Jak to się nazywa? Myjarkę do rąk łazienkową! A tutaj mamy oczywiście naprawianie za pomocą ramen, sedesu, kibelka. No bidet to nie jest, zdecydowanie. Oczywiście wypolerowany, wyszlifowany. Pewnie będzie cały pomalowany. Przyprawa musi pójść, proszę bardzo. Smakowe kible robią. Ludziom się nudzi naprawdę i robią smakowe kible. Chodziło mi wcześniej oczywiście o umywalkę. Czasem słowo wyleci z głowy. Ja mówię sink, bo wiem, że to jest zlew. O, że zlew w ten sposób. No i dobra. Malowanko, proszę bardzo. Trzeba to robić oczywiście w takich warunkach, żeby nie za dużo, bo kiedyś malowałem kaloryfery w pokoju razem z teściem i jakby ciągłe pryskanie sprayem, no to cały pokój jest zawalony i trzeba oczywiście dużo wietrzyć. Natomiast tutaj wydaje mi się, że aż tego, tyle tego malowania nie było. Co prawda, no pokazuje, że troszkę tego malowania jest, ale nie na tyle, żeby jakoś ten, oczywiście robi to sterylnie na kartonach. Ta deska sedesowa w ogóle do tego nie pasowała. Może to był cały sedes zrobiony z ramen. Jest przyprawa, trochę marchewki, oczywiście trochę kukurydzy, więcej klejów. To są na pewno kleje, które ten cały makaron, oczywiście nie dość, że on spęcznieje, czyli polewa się prawdopodobnie go wodą, żeby on napęczniał, cały napęczniał, żeby wzrósł i do tego później dużo kleju, żeby to wszystko zostało złapane. Wysuszone, proszę bardzo, wypolerowany ramen. Ja w to nie dowierzam. Jak można za pomocą ramenu naprawiać rzeczy? Dlaczego? W ogóle po co to robić? Czemu ludziom się aż tak nudzi, żeby wymyśleć takie popaprane rzeczy. Kolejny stół z ramenu naprawiony. I to zobaczcie, w jaki sposób. To są naprawdę pionierzy w tym. To są pionierzy w tej sztuce. On tu znowu maluje jakieś drewno, proszę bardzo. Zaznacza oczywiście, że jest to drewniane, lakieruje to i to wygląda jak normalny stół. A wiecie, jaką on ma wartość? Jak ktoś by się dowiedział, że słuchaj, jeżeli... Mam za mało makaronu, mama, w tej zupie. Mam, matko, jeb łokciem w stół, wyciąga ramen. Kiedyś to był stół, teraz to jest twoje jedzenie. Oj, proszę bardzo, tutaj naprawiamy kolejną umywalkę, tylko ona jest troszeczkę mniejsza. Nie wiem, co to jest w ogóle za fetysz, że oni jeszcze wyciskają przyprawy do tego. Jakby małym fetyszem było to, że naprawiasz rzeczy porcelanowe, jakiekolwiek inne, drewniane, bo tu już nam pokazywali, że wszystko można naprawić teoretycznie. To jeszcze muszą dosypać przyprawy do tego. Tak jak mówię, wystarczającym fetyszem jest to, że oni robią te rzeczy z ramenu. Polerka jest. Gościu ma spodnie moro. On jest byłym wojskowym. On wie po prostu, jak to robić. Nauczyli go na misji w Kapsztadzie, że trzeba
taki sposób naprawiać ten. Mieli same zupki chińskie, swoje racje żywnościowe, ale twierdzili, że nie, oni nie będą tego jedli, bo to jest niedobre, będziemy naprawiać tym rzeczy. Normalnie naprawiali, wszystkie te szwadrony naprawiały, na przykład, nie wiem, jak medyk nosi ze sobą apteczkę, to wtedy apteczkę naprawiali. Różne rzeczy naprawiali, to można naprawdę różne rzeczy naprawić. Naprawianie umywalki po raz drugi ta sama, także nie ma się czym chwalić. Ale efekt końcowy jest przerąbany. No przecież to można normalnie w łazience położyć już na gotowy, wycięty blat, podpiąć oczywiście całą hydraulikę i masz normalną umywalkę w domu. Ja w ogóle chodząc teraz do sklepów zacznę sprawdzać, czy ona nie była wcześniej gdzieś bita, klepana z miernikiem ramenu. Jest miernik ramenu? Chyba nie ma. Z miernikiem porcelany, czy jest dobra, czy nie. No ludzie, takie rzeczy, no, takie rzeczy. Ludzie, wy nie macie co robić, znowu karoserię samochodu. A, to jest ta sama BM-ka. Jeb! Aha, w ten sposób to wprowadza. Czyli tam ponaciska. No i dobra, te BM-ki już wcześniej widzieliśmy, także... I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że rzeczy naprawiane przez makaron ramen wam się podobało. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Jest naprawdę gościu, ten Chińczyk, który to robił, czy jakiś Koreańczyk, jest naprawdę sztosem. Strzelaj łapeczkę w górę, jeżeli będzie 20 tysięcy łapeczek, no to wyszukuję kolejne rzeczy naprawiane przez ramen i może być naprawdę zabawnie w kolejnych odcinkach, tak jak mówię, może naprawię coś innego. Elewacja oprócz samochodów, helikoptery, samoloty. I tyle ode mnie, hashtag ramen, pamiętaj, i łapeczkę w górę, 20 tysięcy łapeczek, od razu kolejne odcinki. I tyle ode mnie, żegnam się z wami serdecznym Mistrzowskim Okiem, do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Mistrzowski Okiem. Na razie, mistrze. Puh.